Cześć kochani, to ja Londyneczka, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj to odcinek wyjątkowy, gdyż kiedy to nagrywam jest dzień 16 sierpnia, czyli dzień moich urodzin. Mój ulubiony dzień w roku i z tej okazji przygotowałam dla Was specjalny odcinek. Przede wszystkim będzie to londyneczkowy leksykon ulubionych i polecanych książek, kilka słów o Londyneczce i więcej wrażeń niż ujęć z pałacu Buckingham. Zostańcie ze mną. Przede wszystkim, moi drodzy, wspominałam Wam, że odcinek ukaże się w dniu moich urodzin. Otóż nie, nie ukaże się w dniu moich urodzin, ale dopiero tradycyjnie w niedzielę, gdyż ja postanowiłam świętować i tak naprawdę, wiecie, świętowanie pochłonęło mnie na tyle, że nie zdążyłam nagrać tego odcinka na dzień moich urodzin, a teraz już zmierzcha, jest wieczór, dokładnie dnia moich rocznicy moich narodzin, w związku z tym na spokojnie mogę sobie usiąść przed kamerą i do Was porozmawiać, bo co, w urodziny trzeba robić to, co lubi się robić najbardziej, a ja lubię dla Was nagrywać, w związku z tym jestem. I co? Przygotowałam na dzisiaj, moi drodzy, londyneczkowy leksykon. Leksykon moich, wiecie, ulubionych, jak ulubionych, ale książek, które z ochotą Wam polecam, do których warto wracać, do których ja sama chcę wrócić i o których chcę Wam opowiadać. A czy to są zawsze moje ulubione książki, te najulubieńsze? No nie zawsze, ale zawsze są to książki, które ja cenię. Dlaczego nie są to tylko te moje najulubieńsze książki? A gdyż, ponieważ mnie ograniczał alfabet. Tak, ograniczał mnie alfabet, bo założenie jest takie. Skoro jest to londyneczkowy leksykon, to na każdą literę mojego niku, mojego pseudonimu słowa londyneczka dobieram książkę, którą lubię, którą cenię i którą polecam. I to będzie pierwsza część naszego filmu, zatem zapraszam serdecznie. Leksykon zaczynamy od literki L. Na L jest książka mojej ulubionej autorki. I to jest rzeczywiście jedna z moich najulubieńszych książek jej pióra, czyli Magda Witkiewicz i Listy pisane szeptem. Ja Wam wielokrotnie mówiłam, że ja tę książkę absolutnie uwielbiam. To jest takie refleksyjne wydanie Magdy. To jest książka dla osób już z pewnym doświadczeniem życiowym przede wszystkim. Dla osób będących w długotrwałych związkach, gdzie może obie strony już są nieco zmęczone. Dostrzegają bardzo dużo wad swojego partnera, ale starają się znaleźć sposób. I to jest właśnie książka opowiadająca o takiej małżeńskiej miłości za pomocą listów. I jest to przepiękne, jest to poruszające i ja tę książkę gorąco polecam i polecam to też moim znajomym, moim przyjaciołom, mojej rodzinie, gdzie rzeczywiście, wiecie, już tam, no wiadomo, no to jest ludzkie, tak, że gdzieś takie znudzenie, zmęczenie materiału się pojawia i naprawdę do tej książki warto sięgnąć. Polecam gorąco. Kolejna litera to O. I tutaj, moi drodzy, ja troszeczkę zmieniłam, bo rzeczywiście tytuł nie rozpoczyna się od literki O, ale ten najważniejszy jego człon na O się zaczyna. Jest to książka mężczyzna imieniem Uwe, bo no krótko mówiąc, uwielbiam. Uwielbiam. To jest taki typ literatury, który ja bardzo cenię i lubię, który pokazuje też człowieka w takim jego krzywym zwierciadle, z pewnymi takimi przywarami ludzkimi, bo tutaj mamy takiego mężczyznę trochę już stetryczałego, marudnego, który to już jest zmęczony życiem i w ogóle wszyscy są niedobrzy, w ogóle świat jest beznadziejny, on na wszystko narzeka, na wszystko marudzi, wszyscy wokół go denerwują. On już tęskni za swoją żoną, która umarła. Jeszcze ma takiego wkurzającego kota i są tutaj jego sąsiedzi, którzy mu burzą ten jego spokój, wkurzają go jak najbardziej. A koniec końców między nimi rozwiązuje się taka piękna przyjaźń, taka wspierająca przyjaźń i ten marudny Uwe, który tak nienawidzi ludzkości, tak naprawdę wszystkim ludziom wokół pomaga i to jest takie ładne, takie budujące,
szczere i takie prawdziwe, bo wiecie, no, jest mnóstwo moim zdaniem takich osób, które tam sobie pod nosem marudzą, a tak naprawdę, wiecie, pomagają komu się da. Bardzo polecam. Przyznam, że tego filmu z Tomem Hanksem jeszcze nie widziałam. Wiem, że tam jest sporo zmian w odniesieniu do książki, ale wciąż mam nadzieję, że niedługo uda mi się go obejrzeć. Literka N. No to książka, o której ja już wam wielokrotnie mówiłam, którą nieustannie polecam, czyli Nie to miejsce, nie ten czas. U mnie thrillerów tak naprawdę jest mało. Praktycznie można powiedzieć, że ten jeden tylko, który jest takim stricte thrillerem. Bardzo mi się podoba zamysł, bardzo mi się podoba fakt, że ta książka jest jakby opowiadana od końca, że odkrywamy te kolejne warstwy problemu i tak dalej, i tak dalej. Jest tutaj taki nieco wątek magiczny, że kobieta jakby podróżuje w czasie, budząc się w kolejnych dniach przyszłości, które mają wpływ na to tragiczne wydarzenie, które miało miejsce w jej życiu. Bardzo fajna, interesująca i można powiedzieć mądra książka. Jesteśmy zaskoczeni, ale właśnie nie w taki sposób, że przewracamy oczami z zażenowania, tylko w taki, o wow, ale to było pomyślane. I jak, jeżeli oglądacie mój kanał regularnie, to wiecie, że ja kolejną książkę autorki mam w planach już zaraz za moment czytać. Literka D. To jest, moi drodzy, chyba jedyna książka dla młodzieży, którą ja wrzuciłam w to zestawienie. Jest to książka Dom nad Błękitnym Morzem. Można by było powiedzieć, że to jest książka dla młodzieży, a tak naprawdę uważam, że to jest książka dla każdego, bo dzieci znajdą w niej co innego, młodzież znajdzie w niej co innego i w końcu dorośli znajdą w niej zupełnie coś innego, bo dorośli przede wszystkim odczytają tę książkę bardzo metaforycznie, że mamy takie ośrodek dzieci magicznych, które są rzekomo niebezpieczne dla świata i takiego pana, który jest wysłany na kontrolę, żeby sprawdzić, czy ci magiczni naprawdę są niebezpieczni. A na czym ta magia polega? Właśnie, to są bardzo często, znaczy w takim literalnym odniesieniu, gdybyśmy chcieli te metafory przekładać na taką dosłowność, chodzi tutaj o osoby z różnymi specjalnymi potrzebami. Są tam autyści, są niepełnosprawni i wiecie, ta magia właśnie w ten sposób się objawia, że oni są inni i to ten świat takich zwyczajnych ludzi obawia się właśnie tych niezwykłych, magicznych. Piękna, wzruszająca książka, ja ją gorąco polecam, żebyście mogli i ja również, żebyśmy mogli na nowo odkrywać te takie smaczki i zastanawiać się nad kondycją świata i ludzkości. Bardzo polecam. No i mamy literkę Y. No to wiecie, można powiedzieć, że w języku polskim no nie ma żadnej literki, żadnego słowa na literkę Y, no bo Yeti to też nie jest polskie słowo, a o Yeti to ja raczej nie czytuję. Mam tutaj propozycję zupełnie inną, Yellow Face. Yellow Face, moi drodzy, to no, okrzyknięta książka, bardzo głośna książka, reklamowana wszem i wobec. Ja uważam, że to jest wartościowa lektura, bo ona pokazuje taki pęd do sławy, ona pokazuje też takie, nie wiem, takie przewrażliwienie rasowe, bardzo często obecne w społeczeństwie. Też taką zawiść międzyludzką, międzykobiecą, bo o takie tutaj mowa, taką fałszywą przyjaźń i też takie, wiecie, że jeden zły krok powoduje lawinę kolejnych. Ja polecam, daję do myślenia, to nie jest żadna głęboka literatura, żadna, nie wiem, fantastyczna, fantastycznym piórem napisana, nie. To jest literatura popularna, ale ciągle zmuszająca nas do refleksji i ja uważam, że warto ją przeczytać. A co ważne, pokazuje też zależności świata wydawniczego, no bardziej o rynku amerykańskim jest tutaj mowa, ale w dużej mierze odnosi się to też do Polski. Warto. Literka N. No i mogę was zaskoczyć tutaj, moi drodzy. Po raz drugi pojawia się ten sam autor, czyli Frederick Backman i teraz chciałabym wam opowiedzieć o niespokojnych ludziach.
bo to jest w ogóle pierwsza książka Beckmana, którą ja przeczytałam i pokochałam. To jest bardzo taka nietuzinkowa książka, bo ona jest tragiczna, ona jest zabawna i ona jest właśnie taka zmuszająca nas do refleksji nad nami samymi, nad ludzkością, nad kondycją człowieczeństwa w ogóle. A właśnie jest to opowiedziane w taki bardzo lekki, ale właśnie, czy on jest lekki ten sposób? O to jest pytanie. Jest w ogóle też serial na Netflixie. Ja chyba tam widziałam z jeden odcinek, jakoś nie porwał mnie ten serial, wolę książkę. Jest spotkanie potencjalnych najemców w mieszkaniu, no i tam pojawia się ktoś, kto bierze tych ludzi za zakładników. No i teraz nagle się okazuje, że ci wszyscy zgromadzeni w tym mieszkaniu to jest taki absolutny przestrzał społeczny i ci ludzie są tak skupieni na swoich problemach, na swoich osobach, że no cudawianki tam się dzieją. Polecam naprawdę. Ja uważam, że Beckman jest takim bardzo dobrym obserwatorem społeczeństwa, człowieka w ogóle i pokazuje tego człowieka w bardzo taki dowcipny, momentami przerysowany sposób, ale z takim zdrową dawką cynizmu i satyry przede wszystkim, bo wiecie, cynizm nie zawsze jest negatywny. On bardzo często w życiu jest potrzebny, ale taki zdrowy. I taki moim zdaniem Beckman właśnie uprawia. Polecam. Literka E. Powiem wam szczerze, że miałam tutaj sporo problemów ze znalezieniem odpowiedniej książki. Ale literka E, moi drodzy, to elementarz. Elementarz Falskiego, od którego można powiedzieć, tak naprawdę zaczyna się przygoda każdego, kto uczy się czytać. Wiecie, ja tak naprawdę do tego elementarza dotarłam dopiero w szkole, a czytałam już dużo szybciej, ale jakby chodzi tutaj też o takie metaforyczne przedstawienie, że żeby zacząć kochać książki, najpierw trzeba się nauczyć czytać, a elementarz właśnie do tego służy. Literka C. I tutaj mam dwie książki o bardzo zbliżonej tematyce. Bo C to chłopki i C to chłopi. Chłopki, bo to świetny reportaż, co tu dużo mówić, pokazujący obraz tak naprawdę pokolenia sprzed 100-120 lat i wiecie, nagle się okazuje, że żyjemy w Europie, były to czasy przedwojenne w Polsce, czasy dobre, no to międzywojnie, no to już niekoniecznie możemy o tym mówić, że to były czasy dobre, ale wiecie, przed pierwszą wojną światową, no Polska sobie dobrze radziła i nagle się okazuje, że ta wieś była jeszcze wtedy bardzo zacofana, kobietom było tam bardzo trudno, one tak naprawdę, wiecie, uczyć się nie mogły, one miały być do rodzenia dzieci i zajmowania się gospodarstwem i ten obraz jest bardzo smutny, ale też taki, nie wiem, pokazujący siłę kobiet, pokazujący siłę i taką niepodważalną moc i taki upór w tym wszystkim. Piękna książka, ja ją gorąco polecam. No a Chłopi, ja już wam o tym mówiłam. Chłopi to jest lektura szkolna, której ja nie przeczytałam będąc w szkole średniej, bo nie umiałam. Naprawdę nie umiałam. Ja wam wielokrotnie o tym mówiłam, że ja pamiętam, że to się zaczyna, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. I dalej koniec. Ja już nie byłam w stanie tego przeczytać. Aż tu nagle złapałam za audiobooka przed filmem, bo chciałam bardzo obejrzeć film po lekturze. Oczywiście, że wiedziałam, tak? No bo no umówmy się, musiałam do szkoły przeczytać wszelkie możliwe opracowania, żeby być zorientowaną, a ja z polskiego byłam dobra. No i teraz słuchając tego audiobooka, ja Chłopów absolutnie pokochałam. Uważam, że jest to piękna książka, wzruszająca historia i co? Jest to dowód na to, że niektóre audiobooki w wersji papierowej byłyby dla nas niezjadliwe, a audiobook sprawia, że my te książki kochamy. I dlatego zachęcam was do słuchania audio.
Literka Z to znachor. Tak, znachora oczywiście znam od lat z wersji filmowej z Jerzym Bińczyckim. Bardzo lubię i no to jest ten taki film, do którego z ochotą wracam, jeżeli mam okoliczność bycia w Polsce i ten film jest wyświetlany. No już przyznaję, od lat go nie widziałam. No ale ta wersja Netflixowa niekoniecznie, a książkę uwielbiam. Tylko to, co zawsze powtarzam, znachor, ale już nie doktor Wilczur, bo doktor Wilczur to dla mnie to był skok na kasę tamtych czasów, a znachor to piękna opowieść, wzruszająca opowieść, też o takim niezłomnym człowieku, o przede wszystkim bardzo dobrym człowieku, że można stracić pamięć, ale serca człowiek nie traci i to jest właśnie doktor Wilczur ze Znachora. Polecam gorąco. Literka K. A jak Karolina. To jest reportaż, który ja bardzo lubię, który mnie wzruszył i który polecam szczególnie dla tych, którzy może nie są zbytnimi wielbicielami literatury reporterskiej, bo to jest bardziej taka rozmowa, luźna rozmowa o życiu, o miłości właśnie z osobami, które doświadczyły miłości, krótkiej miłości, czyli krótko, ale szczęśliwie. Bardzo piękna książka, polecam i mam ją na półce i to jest taka moja perełka, do której ja chcę wracać i czytać sobie pojedyncze rozdziały, pojedyncze opowieści, żeby je sobie układać w pamięci. I już ostatnia literka. A i tu, moi drodzy, jest książka, która znowu, tytuł nie rozpoczyna się na A, ale ten najważniejszy element jest na tę literę i są to Kwiaty dla Algernona. To jest, moi drodzy, powieść, oczywiście science fiction i to jest książka pokazująca, że bardzo musimy się zastanawiać nad tym jako ludzkość, dokąd może nas zaprowadzić nauka i doświadczenia medyczne, gdzie, wiecie, trzeba sobie stawiać pewne granice, że od tego jest etyka, żebyśmy ku tej etyce się skłaniali. Jest to opowieść o tym, że najpierw prowadzono badania na myszach, właśnie na tym Algernonie i próbowano uczynić tę mysz super inteligentną. I kiedy te badania okazały się obiecujące, przeprowadzono doświadczenie na chłopaku, na młodym mężczyźnie, który właśnie miał bardzo niski poziom inteligencji. No i tam się zaczynają dziać różne rzeczy, bardzo poruszające, naprawdę. Też jest audiobook, polecam, można po niego sięgnąć, jest na pewno dostępny na Legimi. Ja do tej książki chcę wrócić, bo uważam, że to jest ważna i potrzebna książka. I wydaje mi się, że to jest taka też literatura, która powinna być taką literaturą, lekturą obowiązkową dla etyków, dla biomedyków, biotechnologów itd. i tak dalej. Naprawdę warto. I to by było na tyle w londyneczkowym leksykonie książkowym. To już wszystkie tytuły, o których chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć. I teraz zapraszam Was na podróż, na wycieczkę po Pałacu Buckingham i na nasze pierwsze wrażenia na żywo, a zaraz opowiem Wam więcej. Dzień dobry. Witasz się też, czy nie? Dzień dobry. Gdzie to jesteśmy? My, u króla. A z jakiej okazji? Urodzin. Czyich? Córci. Tej córci. Przyszłyśmy sprawdzić, czy król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Myślisz, że kupił? Kupił. A czy sądząc po fladze, że jest tylko flaga brytyjska na pałacu, to niestety króla nawet w pałacu nie ma. Ale, no, ale korale cóż, zostawił. Korale zostawił na furcie. Tak, na furcie. To my idziemy szukać bramy. W środku niestety nie będzie można nakrywać, ale na pewno później powiemy Wam o naszych doznaniach. Tak. Tak? Tak. Pogoda jest piękna, ludzi tłum. Zresztą, czekajcie, tak jak Wam się obrócę, no to o, tam widać. Znaczy generalnie jest bardzo dużo ludzi. O, a tu mamunia. Machamy? I do zobaczenia.
Pozdrawiamy serdecznie z ogrodów Pałacu Buckingham. Za chwilę idziemy spotkać się z Karolem. Przybył, podobno już czeka. Dostaliśmy specjalne plakietki, prawda? Widzicie? Access Road. Tak, my możemy iść do Karola. Tak, a tak naprawdę to są plakietki dla niepełnosprawnych, ale wiecie, to nieważne, nie? To nieważne. My zwiedziłyśmy, było przepięknie, nie? Tak, przepięknie. Tak, złoto, a skromnie, trzeba przyznać. No. Kryształy też lubią, portretować się lubią. Najskromniejsza była sala balowa, prawda? Tak. Tak, tak. Najskromniejsza sala balowa, aczkolwiek w sali balowej jest ten najnowszy portret Karola. Przepraszam, króla Karola III. I tak naprawdę jest o wiele bardziej zjawiskowy ten portret, kiedy widzi go się na żywo, niż wiecie, na takich zdjęciach w internecie, bo trzeba przyznać, że jest... Karol jest taki dobrotliwy na nim, nie? Tak, mamo? Tak. Dobrotliwy, uśmiechnięty. Bardzo ładny jest ten portret. Naprawdę na żywo robi o wiele lepsze wrażenie. Ja tymczasem odwracam kamerę i pokazuję Wam panoramy ogrodów. Do zobaczenia. Tak, moi drodzy, wiadomo, we wszystkich pałacach królewskich nie wolno robić zdjęć, nie wolno filmować. Od tego są, wiecie, sklepiki te tam na miejscu, żeby kupować sobie przewodniki. Ja taki sobie kupiłam i tak naprawdę kupuję sobie te przewodniki we wszystkich pałacach, w których jestem, żeby móc sobie pogłębić historię miejsca i eksponatów tam znajdujących się. To jest mój obowiązkowy zakup. I co, moi drodzy, tak jak już mówiłam, jakby w rodzinie królewskiej widać od lat, że lubiano złoto, przepych, kryształy. Tak jak żartowałam, że złoto, a skromnie, no to właśnie, no tak jest. I wiecie, może z tym złotem to tam tak niekoniecznie, ale to, jakie oni mają malarstwo w zbiorach, to naprawdę zadziwia. Wiadomo, że to jest tylko mały wycinek tego, co jest w posiadaniu rodziny królewskiej, ale to normalnie tak mózg paruje, jakie tam są obrazy. Polecam. Polecam, polecam, naprawdę warto. Tak jak mówiłam, kiedy się idzie przez te sale dostępne dla zwiedzających, bo w ogóle to, co warto powiedzieć, to, że Pałac Buckingham jest dostępny dla zwiedzających tylko w okresie letnim. Wiecie, no taki mają pomysł na to i dobrze, no bo jednak to jest oficjalny pałac królewski. Pewnie, że jakby zwiedzający mają dostęp tylko do części pałacu, ale co ciekawe, najskromniej wygląda sala balowa, ta sala, gdzie odbywają się te uroczyste, wiecie, kolacje dla głów państwa, kiedy oni zasiadają za takimi długimi stołami i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że teraz, kiedy są tam zwiedzający, to ta sala, tak naprawdę, wiecie, są tam przygaszone światła,
tam z jednej strony są organy, są jakieś takie ławy po bokach, no bo wiadomo, że niegdyś tam tańczono, a w miejscu, gdzie normalnie są trony wystawiane, w tym momencie jest najnowszy portret króla Karola. Ja sobie kupiłam pocztówkę. Powiem wam szczerze, że tak jak już wspominałam, ten obraz na żywo robi absolutnie doskonałe wrażenie. Tak jak mówiłam, że ten Karol ma taką dobrotliwą minę, ma taki dobrotliwy wyraz twarzy i jest takim dobrym królem na tym zdjęciu. Ja nie jestem jakąś, wiecie, absolutną fanką. Ja byłam Team Ella i pewnie tak na zawsze mi zostanie, a Karol, no jest, no po prostu jest następcą tronu, tak? Ale no to Elunia była tą, która chwytała za serce. Ale no ten portret podoba mi się, jak pokazuje króla. Najfajniejsze doświadczenie, bo też na co trzeba zwrócić uwagę, że no ja byłam z moją mamą, moja mama ma problemy z kolanami, ja generalnie ze zdrowiem też, wiecie, na bakier i pewnie są tańsze bilety dla osób niepełnosprawnych, dla opiekuna jest bilet darmowy, ale przede wszystkim ich taka opieka i skupienie na zwiedzającym jest bardzo fajne. Kiedy widzieli, że moja mama ma problem z wejściem po schodach, to nagle, a to może tutaj proszę, zaprowadzimy panie do windy, tak, żeby pani nie musiała wchodzić. I wiecie, tam trzeba się zarejestrować, dostaje się przepustkę i tak naprawdę, wiecie, oni cię prowadzą przez te korytarze i tak dalej, że proszę, teraz stąd możecie startować, przeszliśmy tę trasę bokiem, żeby panie nie musiały się męczyć po schodach na przykład. No, no to jest cudowne i z takim ciepłem w ogóle. I w ogóle jak wiedzieli, że ja mam urodziny, to co chwilę ktoś mi składał życzenia, to też było bardzo przyjemne. Ale w ogóle najfajniejsze, wiecie, tam nieważne, tam to złoto, te obrazy, co tam, te ogrody, tam mało ważne, nie? Najpiękniejszym momentem jest to, że normalnie z pałacu Buckingham wychodzi się przez ogród i do wyjścia to jest jakiś tam 20-minutowy spacer, no i później jest daleko do metra. No a z tej racji, że my miałyśmy te przepustki, zaproponowano nam, że możemy wyjść od frontu pałacu, ale ja nie za bardzo miałam pomysłu, jak to przebiega. Po prostu myślałam, że tak jak weszłyśmy wejściem, to do tego wejścia musimy wrócić. Otóż okazuje się, że nie, nie, nie. To jest zupełnie inaczej zorganizowane. Jak kojarzycie z serialu The Crown, tą wewnętrzną część pałacu, te krużganki, no wiecie, też nie są krużganki, no po prostu takie wysypane kamieniem, to tam są meleksy. No i pracownik pałacu zaprasza do Meleksa i wywozi nas tym takim środkiem tak naprawdę, gdzie normalnie książę Filip za młodu uciekał na miasto i wyjeżdżamy centralnie tym Meleksem, wiecie, przed tym balkonem pałacu. Tam pełno ludzi stoi pod bramą, a ja jadę i macham, tak, prawda? I policja otwiera główną bramę i wtedy możemy przez nią wyjść. Znaczy główną, frontową, ale boczną, nie tą taką centralną, gdzie wyjeżdża król. Ale w ogóle, wiecie, to takie fantastyczne doświadczenie i się śmiałam, że mówię, a tam cały pałac, no super, ale ta wycieczka Meleksem to była najlepsza. Takie doświadczenie królewskości, albo chociażby ten fakt, że jest ustawiony taki a la balkonik, gdzie król Karol z królową Kamilą stoją i machają, tak? I tam można sobie podejść i zrobić zdjęcia z tym plakatem. Wrzucę wam zdjęcia naszych ujęć. No naprawdę bardzo, bardzo fajne doświadczenie i ja je gorąco polecam. Warto było. To jest kolejne muzeum, kolejny pałac, gdzie można poprosić o specjalną pieczątkę, gdzie ten, jeżeli pójdziemy z wydrukowanym biletem, to oni przedłużają nam ten bilet na cały rok, czyli ja do 16 sierpnia przyszłego roku mogę ponownie do pałacu się wybrać i pewnie tak uczynię, wszak daleko nie mam, to tylko 15 minut metrem i jestem, więc to jest w ogóle super opcja i bardzo fajne doświadczenie, także ja polecam. A wracając do leksykonu londyneczki, no to skoro mamy słowo londyneczka, to możemy też zastanowić się nad taką dodatkową charakterystyką londyneczki, bo były pytania do mnie, były fakty o mnie, a to w tym roku ugryźmy to inaczej i zróbmy taki krótki przegląd londyneczkowych
cech charakteru. Dopasowywałam cechę charakteru do każdej litery słowa londyneczka. No i literka L, moi drodzy, to... Wiecie, żebyśmy się też dobrze rozumieli, bo mi nie zależało na tym, żeby pokazywać siebie z dobrej strony, bo nie tylko pokazałam, mam nadzieję, swoje dobre strony, ale jeżeli literka L, to trzeba powiedzieć, że jestem lojalna. Ja naprawdę jestem lojalnym człowiekiem. Ja jak komuś coś obiecam, to się tego trzymam i nie wiem, będę stawała po stronie prawdy i będę tym oddanym człowiekiem. Literka O to, że ja jestem otwarta. Ja naprawdę jestem otwartym człowiekiem. Zresztą, no, gdybym nie była otwarta, to bym tutaj nie opowiadała też o sobie. Jestem otwarta, jestem uśmiechnięta. Czy mam swoje granice? Tak, mam. Mam takie dni, że się muszę schować i w ogóle dajcie wy mi wszyscy święty spokój. Ale to nie zmienia tej takiej mojej... pierwszej, najbardziej widocznej cechy charakteru, że ja po prostu jestem taka do ludzi. No jestem. Literka N to, że ja jestem naturalna. Bo jestem. Ani zbytnio sztuczności we mnie nie ma, takiej urodowej, ale też to, że ja nie lubię udawać. Ja zawsze mówię, że lepiej powiedzieć najgorszą prawdę niż najpiękniejsze kłamstwo. I jak ja się zawsze śmieję, że jak ja bym miała ludziom opowiadać jakieś zmyślone rzeczy na swój temat, to ja bym się w tym pogubiła. Więc ja wolę z tą swoją taką naturalnością być taka, jaka jestem i nikogo nie udawać i tak iść przez życie, bo wydaje mi się, że na tym, czy zawsze najlepiej wychodzę, to nie wiem, ale najlepiej w zgodzie ze sobą. Literka D to, że jestem drażliwa. No jestem. Jak mi ktoś wdepnie na odcisk, to już wtedy nie ma zmiłuj. To już jest źle, ale ja też jestem drażliwa na taką głupotę ludzką. Nienawidzę takiego niepotrzebnie produkowanego hałasu w miejscach publicznych na przykład. To mnie drażni straszliwie. Drażni mnie kłamstwo, drażni mnie chamstwo i będę na to reagować i to są cechy, które wywołują u mnie tą taką drażliwość społeczną masakrycznie mocno. Literka I, no to jak już mówiłam, nie ma cech, ale przyjmijmy, że jestem young, czyli młoda. Wszak tylko 14, nie? Literka N, nieustępliwa. Kto mnie dobrze zna, ten się zgodzi, że ja jestem absolutnie nieustępliwa. Ja jak jeszcze widzę cień szansy, a nawet jak go nie widzę, ale wiem, że stoję po tej dobrej stronie, to będę walczyć do upadłego. Nawet jak wiem, że przegram, to nieważne. Ja nie popuszczę i czy czasem na tym tracę? Tak i owszem, ale ja, tak jak już mówiłam, wolę tą wierność sobie i trzymać się prawdy, trzymać się sprawiedliwości i nie ustępować, kiedy nie można i nie trzeba. Literka E, elokwentna. Ja jestem elokwentna i mi się wydaje, że ja mam naprawdę może nie jakąś głęboką wiedzę w wielu tematach, ale wiem, jak znaleźć informacje, rzetelne informacje i na wiele tematów potrafię się wypowiedzieć, co nie znaczy, że muszę się wypowiadać, bo jeżeli są mądrzejsi wokół, to niech oni to robią tak, jak trzeba, ale wydaje mi się, że ja naprawdę jestem dobrze zorientowana i na wiele tematów potrafię z sensem się wypowiedzieć. Literka C? Jestem cierpliwa. Wiecie, mogłoby się wydawać, że ja nigdy nie będę mogła sobie powiedzieć, że jestem cierpliwa, bo ja, nie wiem, byłam nerwusem kiedyś. Ja byłam takim strasznym cholerykiem, wydaje mi się. Do teraz mam takie momenty, że jak coś mnie wkurza, to wiecie, wolę sobie czymś szmyrgnąć tak i mi ulży, na moment przynajmniej, ale... Chociażby biorąc pod uwagę mój zawód, tak, pracując z dziećmi autystycznymi, człowiek się uczy anielskiej cierpliwości. I ja zawsze będę miała cierpliwość do dzieci, będę miała cierpliwość do osób chorych, starszych też, ale nie będę miała cierpliwości do głupoty. Do tego to na pewno nie. To są takie sytuacje, w których ja będę reagować, ale wydaje mi się, że ja mam dużo cierpliwości generalnie do człowieka, kiedy on tej cierpliwości potrzebuje. Literka Z, zaradna.
gdzie diabeł nie może, tam Karolinę pośle i ona znajdzie rozwiązanie. I ja generalnie nie mam problemów z takim, nie wiem, odnajdowaniem sposobów tudzież dróg, jak coś naprawić, coś zrobić, coś zbudować. No, radzę sobie z takimi sytuacjami bardzo dobrze i zawsze uważam, że można znaleźć sposób, można znaleźć rozwiązanie, tylko trzeba chcieć. Literka K, krytyczna. Krytyczna, ale nie krytykancka, to jest bardzo ważne. Ja jestem krytyczna wobec siebie, ja jestem krytyczna wobec innych, ale nie krytykancka. Ja nie krytykuję kogoś bez sensu, tak? Jeżeli już o czymś rozmawiamy, albo kogoś tudzież czegoś, tak? To niech to będzie walka argumentów, tak? Jeżeli, nie wiem, coś mi się nie podoba, to tak, to skrytykuję, ale argumentami, a nie powiem nie, bo nie, tak? Bo coś jest głupie i koniec, tak? Bo to nie jest żaden argument. Także nie krytykancka, ale krytyczna na pewno. I ostatnie, literka A, asertywna. Ja umiem mówić nie, ja potrafię być bardzo stanowcza w tym swoim mówieniu nie. Dla swoich bliskich, czy jestem asertywna? Pewnie nie, ale w takich ogólnoludzkich sytuacjach to wydaje mi się, że ja nie mam problemów z mówieniem nie i dobrze sobie z tym radzę. Nie potrzebuję żadnych treningów asertywności, używania metody zdartych płyt. Kto chodził ze mną do liceum, ten wie, o czym mówię. Ale umiem mówić nie i wydaje mi się, że ja chyba od zawsze umiałam. Nie miałam z tym większych problemów. I to by było na tyle. Jeżeli zgadzacie się z tą charakterystyką, może chcielibyście coś dodać, albo absolutnie się z czymś nie zgodzić, bo na przykład zupełnie inaczej mnie postrzegacie, dajcie znać koniecznie w komentarzach. Do części o książkach dajcie znać, jeżeli przychodzą wam do głowy inne londyneczkowe, leksykonowe tytuły, co warto, może razem odkryjemy jakieś nowe książki i nieustannie zapraszam was do Pałacu Buckingham, no i do Londynu. No jeżeli jeszcze nie byliście albo chcielibyście wrócić, bo warto, to miasto uzależnia, a pałac naprawdę warto zwiedzić. Gorąco, gorąco polecam. No i co? Świętujmy urodziny, bo to najpiękniejszy dzień w roku każdej osoby, każdego człowieka. I Wigilia. To są te moje dwa ulubione dni w roku. Oczywiście urodziny moich bliskich są równie dla mnie ważne jak moje, tak? To nie, że ja jestem taka samolubna i tylko ja i moje urodziny, bo ja tak samo z dziką radością, nie wiem, świętuję urodziny mojej mamy. No ale skoro dzisiaj są moje urodziny, to zaczyna się oktawa. Codziennie rano będę wołała mamo, a zaśpiewasz mi piosenkę, czyli 100 lat i będę wymyślała, co by tu fajnego urodzinowego jeszcze zrobić. Bo przecież jeden dzień urodzin to za mało. Można świętować cały tydzień, co nie? Także ja myślę, co by tu zrobić. Jeżeli będę mogła coś nagrywać, to tak uczynię i będziecie mogli oglądać filmy, może jakiś vlog. Zobaczymy. To tyle. Kciuki w górę, komentujcie, subskrybujcie, nie żałujcie jej subów na urodziny. I co, moi drodzy, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.